Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić celowniki samolotów na takie, jak się nam podobają, lub możemy sobie stworzyć też własny celownik. No to zaczynamy. W pierwszej kolejności przechodzimy sobie na stronę wordthunder.com. W zakładce warsztat wybieramy WordThunder CDK. Wybieramy download i zaznaczamy sobie najnowszą wersję z grudnia 2023. Pobieramy plik. Uruchamiamy instalator. Wybieramy język instalacji. Instalujemy w folderze, w którym znajduje się gra. Jest to wymagane przez ten program. Następnie wracamy do gry, przyglądamy się naszemu kolimatorowi. A następnie uruchamiamy sobie program o nazwie WordThunder Asset Viewer. Lub na pulpicie to będzie WT Asset Viewer. W polu search na dole w lewym dolnym rogu wpisujemy kolimator. Naciskamy Enter i po kolei wyświetlają nam się kolimatory. W przypadku M262 jest to Revi16 kolimator. Następnie przechodzimy sobie do WordThundera. Wybieramy opcję malowanie. Własny kamuflaż. Klikamy ten przycisk. Wytworzy nam się plik o nazwie template i nazwa samolotu. Ja już sobie to utworzyłem wcześniej. Wszystkie pliki tworzą się w folderze WordThunder. User Skins, w tym przypadku jest to template M262. Tutaj mam już kilka moich plików. Interesuje nas plik o nazwie BLK. M262 A1 U1 BLK. Otwieramy sobie na przykład programem Notepad++ i dodajemy na sam dół pliku taką linijkę i tutaj from wpisujemy nazwę tego kolimatora, który właśnie widać na ekranie, a poniżej wpisujemy sobie nazwę naszego kolimatora. Za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić. Wracamy sobie po prostu do naszego Asset Viewera. Szukamy taki kolimator, który nas interesuje. Ja sobie wybrałem ten kolimator. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Wybieramy opcję Copy Asset Name to Clipboard. Przechodzimy do notatnika. Wklejamy tą nazwę, dajemy na końcu gwiazdkę i zapisujemy plik. Wracamy do WordThundera, odświeżamy sobie listę, wybieramy oczywiście nasz template i klikamy lot testowy. W tym momencie mamy już własny kolimator, który sobie wybraliśmy. Jest jedna rzecz, która mnie denerwuje w przypadku wyłączonej opcji celowania pionowego, a mianowicie pociski nie lecą w środek celownika, tylko przelatują niżej. Teraz pokażę Wam, jak to można łatwo skorygować.
Wracamy do programu Asset Viewer i nasz wybrany kolimator eksportujemy do pliku DDS. Najlepiej do głównego folderu User Skins. Zapisujemy. Przechodzimy sobie do folderu User Skins. I nasz kolimator w formacie DDS otwieramy na przykład za pomocą programu GIMP. I teraz wybieramy sobie opcję w lewym rogu przesunięcie. Tu na dole nam się pokażą wartości przesunięcia naszego obrazka. Przesuwamy go sobie w dół o 25 lub 26 pikseli. Ja przesuwam o 26. O. Na boki 0, w dół 26 pikseli. I następnie plik eksportujemy jako. I tutaj zmieniamy sobie końcówkę pliku na format TGA. Zastępujemy, bo już wcześniej miałem taki utworzony. GIMP-a wyłączamy. I ten nasz poprawiony kolimator kopiujemy. Wklejamy sobie do folderu template naszego samolotu, w którym zmieniamy kolimator. Jeszcze należy w pliku z końcówką BLK zmienić nazwę. Zastępujemy gwiazdkę końcówką .tga, zapisujemy plik, odświeżamy sobie listę, wybieramy ponownie lot testowy, celowanie pionowe wyłączone. Co nam się tylko podoba wstawić. Ja sobie wstawię prosty tekst, ponieważ zapomniałem już, jak się rysuje w GIMP-ie. Powiedzmy, że na takiej wysokości. Następnie wyeksportuj jako. Zmieniamy końcówkę na TGA. Można nazwę zmienić. Zapiszę sobie od razu tutaj. Edytujemy sobie jeszcze raz nasz plik. Odświeżamy sobie malowanie. Lot testowy. I mamy własny napis. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału. I trzymajcie się. Cześć.